Siema, siema, z tej strony Venom, witam was w kolejnym odcinku, zagramy w Cyberpunk 2077. Jadę zrobić kolejny kontrakt, zaraz się dowiemy co za kontrakt. Przejechałem, na niezłym wypizdowie jest. Na wysypisku śmieci. Wow, 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 wow. Testujemy nową snajperkę. Możesz doprowadzić konia do wodopoju, ale nie zmusisz go do picia. Od lat próbuję nawiązać współpracę z Iris Tanner, ale ta uparta kobyła zawsze mnie zbywała. Nie pomagały prośby czy pieniądze. Iris ubzdurała sobie, że nie będzie robić interesów z fikserami. Dziś zmieniła zdanie. Dlaczego? Bo porwali ją Rejwsi. Nie będę małostkowa. Ty pomożesz jej, a potem ona pomoże mnie. Szczegóły w załączniku. Czyli mamy ratować jakąś laskę. Fajna. No i dobra. No to widzę, że teren zaminowany trochę. Idzie przez ścianę. Zapraszam do... Taką
jeszcze ktoś? Najpierw upewnimy się, czy wszystko tu jest wyczyszczone. Za dużo ich tu nie było. Dobra. Jeszcze to rozrywać? Aż. A to jak kto zabił? No wreszcie. Iris Tanner, mam cię stąd wyciągnąć. Nic ci nie zrobili? Nie, na razie byliśmy na etapie negocjacji. Argumentowali całkiem przekonująco, więc to była tylko kwestia czasu. Ostatecznie wolałabym pracować dla Rafenów, niż żeby mnie rozmontowali na części. Spadajmy stąd. Nie ruszam się nigdzie bez mojego wozu. Stoi w garażu. Tego nie było w umowie. Powiedz chociaż, że to bardzo szybki wóz. Nie, nie jest szczególnie szybki i nie było tego w umowie. Powiedzmy, że to deal między nami, okej? Okay? Opłaci ci się. No to... Zobaczymy, co da się zrobić. Chodź, nie marudź. Zawijamy się stąd. A maska? Dzięki, że zajęłaś się moim wozem. Nie ma sprawy. Dlaczego wcześniej nie chciałaś pracować dla Dakoty? Nie przepadam za fikserami. Dla mnie to tacy alfonsi, tylko lepiej się ubierają. Okej. Okay. Wolę sama ustalać, dla kogo pracuję i za ile. A fikserzy zawsze zostawiają na boku coś dla siebie. I informacje, i kasę. Czyli dla Dakoty robisz wyjątek. Mam dobry powód. Dojechał tam ten. Siema. Trzymaj, siostro. Hej, Dakota. Iris Tanner. Zgodnie z zamówieniem. Siostro, nie pierdol, nie jestem niczyją siostrą.
Mów, co mam zrobić. Załatwię twoją sprawę i jesteśmy kwita. Czuję, że się świetnie dogadacie. Dzięki za pomoc. Masz u mnie otwarty kredyt. Ale upewnij się, że ona też ci zapłaci. Wi nie będzie narzekać. Dzięki, polecam się. Tak? Mów. Ej, to było na tyle tego zadanka. Jeśli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, podzielcie się komentarzem, zasubskrybujcie mój kanał. Na koniec filmiku standardowo link do playlisty z wszystkimi odcinkami Cyberpunk 2077. Link do subskrypcji i link do kolejnego odcinka. A ja zapraszam was na mój kanał po więcej odcinków. Także trzymajcie się. Cześć, do następnego.